Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie wszystkich telewizów w telewizji niedziela, także czytelników tygodnika katolickiego niedziela. Spotykamy się dzisiaj z księdzem arcybiskupem seniorem Stanisławem Nowakiem, a okoliczność jest szczególna, bo 11 lipca przypada 85. rocznica urodzin księdza arcybiskupa i dziś będziemy rozmawiać z księdzem arcybiskupem i o jego życiu i o dziełach, które Dokonały się za czasów, kiedy także był arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim. Księża Arcybiskupie, serdecznie witamy. Jesteśmy goś gośćmi u Księdza Arcybiskupa, bo, bo nie gościmy bezpośrednio w studiu telewizyjnym, ale u Księdza Arcybiskupa. Dziękujemy za tę gościnność. Serdecznie witam, kochani gości. I czujcie się jak u siebie w domu. Książę arcybiskupie, jak Jan Paweł II przybył do Wadowic, powiedział takie charakterystyczne słowa. Tutaj wszystko się zaczęło. I, I życie się zaczęło, i wiara, i powołanie. I można powiedzieć, że w życiu księdza arcybiskupa wszystko się zaczęło w Jeziorzanach. To jakie były te początki? Urodziłem się w Jeziorzanach. Tam się wszystko rzeczywiście zaczęło. Piękna miejscowość, długo by trzeba było o niej mówić. Już sama nazwa wiele mówi. Jeziorzany Jeziora. Właściwie to nie tyle jeziora, ile rozlewiska Wisły. Wisła na, tam, na równinie, rozlewała się. Mamy do dziś dnia tam w Jeziorzanach taką rzekę staw, nazywamy Wiszliskiem, bo to stare koryto Wisły. Wisła sobie spacerowała od Krakowa, tam po Czernichów, rozlewała się, dzieliła miejscowość. Powstała nowa miejscowość od jeziora zaprzeryte. To wszystko się działo u stóp tych wspaniałych klasztorów świętych, mówimy, remickich Kameduli, Bielany, przecudny klasztor, jedyny, jedyny taki w Polsce. No i stare, stare opactwo tynieckie, ojczyzna Polski, można powiedzieć. Tam się organizowało życie i my należeliśmy do Opactwa, to była nasza parafia, ale ta Wisła robiła, co chciała, rozlewała się w tych różnych jeziorach. Ludzie z powodu tego byli bardzo biedni, musieli przed Wisłą uciekać. I już za mojej młodości, tej wczesnej młodości. Powstawały wały, wisły. Wisłe spacyfikowano, chociaż te wały były świeże i trzeba je było umacniać. Ja sam jako dziecko, co mogłem, to brałem, żeby ratować wały, żeby nas nie zalało. Więc lud był biedny, bo rzeka ciągle zabierała dobytek. Trudnili się moi praojcowie flisactwem. Tratwy organizowali sobie i płynęli do Gdańska, dlatego że my śpiewali w Jeziorzanach właśnie do, o flisakach. Płyń do Gdańska z tratwą na flisackiej fali. No i też taka melancholina pieśń, bo nie zawsze ci Flisacy wracali do miejscowości po prostu. Na tej wielkiej przestrzeni, na tych tratkwach, jadąc, biedzie, to nieraz, nieraz nawet ginęli. No więc taka miejscowość Flisacka. Później, jak przyszły rozbiory, benedyktyni zostali z tyńca Usunięci, Wisła zmieniła koryto, to nas przyłączono do wielkiej rodziny parafialnej w Liszkach. To była stara parafia, pełna tradycji. Warto wiedzieć, że dzisiaj mamy sześć kościołów na terenie tej dawnej mojej parafii. Więc ja związany jestem. Chociaż jestem z jeziorzani i tam się wszystko zaczęło, bo tam rodzice mieli skromny dom, małe gospodarstwo rolne I tam wszystko było, ale cała duchowa moja kultura wiązana z liżkami do siedmiu kilometrów mieliśmy i to drogami polnymi. Tak to jest do dzieźnia pod Krakowem, i tak się chodziło. Początek dzieciństwa księdza arcybiskupa to czas II wojny światowej, okrutny czas, bieda, strach, lęk. Jak ksiądz arcybiskup ten czas pamięta? No pamiętam, pamiętam. Można powiedzieć, że moje takie wielkie wrażenia, pierwsze, każdy człowiek powinien znać swoje pierwsze, całkiem takie klarowne. Wydarzenia. Więc moje wydarzenie to była ucieczka z jeziora za Kraków, tak my mówili, bo powstała taka powiedzmy wiadomość, zaistniała wiadomość, że Kraków się będzie bronił przed Niemcami. Niemcy szli od zachodu Krakowa. Jak mówiłem, z jeziorzan to nawet Wawel widać w odległości. Więc ten naród biedny w jeziorzanach uciekał. Mówiono, no, będzie się Kraków bronił, więc uciekajcie. No I uciekaliśmy. Ojciec nas wziął na furę i swoim koniem nas wiózł za Kraków. I tam, tam pamiętam te pierwsze wrażenia. No, widziałem lotnisko jeszcze na Rakowicach, w Krakowie, jak samoloty płonęły. Pamiętam, jak opuszczaliśmy miejscowość, jak, jak mama odeszła od nas, bo się nie dało. Nie dało się. Myśleli ludzie prymitywnie, więc brali dobytek. Krowy, one się buntowały, nie szły. I mama została, pilnowała domu. A my sami, ojciec i i było nas piątka, pięcioro dzieci, ja najmłodszy. Uciekaliśmy z ojcem za Kraków. No i tam różne przygody. Pamiętam. Pamiętam wojsko polskie, które uciekało. Żołnierze krzyczeli w naszą stronę ludzie, nie uciekaj się, po co? Po co na tą biedę? Myśmy już byli za Krakowem. Z drugiej strony Krakowa. No, pamiętam te pożary straszne. Pamiętam jedną noc. Byłem najmłodszy, cztery lata miałem, więc pożar był niedaleko, wielki pożar. Wiem, że bardzo płakałem. Witałem wojnę wielkim płaszczem. Później w wieluniu naszym, bo tam zawsze odprawiałem z okazji wybuchu. II wojny światowej, to tam często mówiłem, że dziecko płaczem witało straszną wojnę, nie wiedząc, że ona taka straszna będzie. A tym dzieckiem to ja byłem na wozie, płaczące dziecko. To był taki poetycki, smutny wstęp do moich kazań, że druga wojna światowa była straszna. No. Wróciliśmy, matka czekała na nas, płakała, no i zaczęło się życie pod okupacją. I tak jak, tak jak gdzie indziej, łapanki, strachy, rygory straszne, kontyngenty, biedy nie brakowało. Ksiądz arcybiskup kiedyś wspominał, że wyrabiali koszyki, tak? Co zostawiała Wisła i te rozlewiska? Zostawiała taki teren, gdzie rosła wiklina. Ludzie mając małe gospodarstwa, niektórzy bardzo małe, byśmy mieli dwa hektary, coś tam i coś. Tośmy uważani byli za już takich średnich rolników. A co to jest? W różnych kawałkach dwa hektary ziemi. Więc ojciec całymi niami wyplatał kosze i toż my sprzedawali. No bo dla nas pod Krakowem, dla nas tym miejscem, który, które przyjmowało trud naszej pracy, to Kraków. Całe, całe rodziny jeździły do Krakowa z mlekiem, słynne mleczarki z Liszek, z Kaszowa. Z jeziorza z rącznej, bo to y, mówili paniom, trzeba było o, o świcie zapewnić pokarm, mleko, tam się sprzedawało, a także inne rzeczy. Ja za mną z bratem czy z siostrą woziłem wiśnię. Mieliśmy taki mały sad wiśniowy w miesiącu lipcu, żeby obierali, właśnie o tej porze, jest lipiec, to, to jeździłem też z bratem. Czy siostrą do Krakowa, żeby sprzedać, i tak by z tego, z tego żyli. No ale najbardziej ojciec nas utrzymywał yy, yy, z tego kawałka ziemi i, i z wyplatania koszów. No, odbiorcami tych koszów, yy, handlarzami, jak się mówiło, no, byli Żydzi. Mieliśmy trzy rodziny Żydów, nie? Czty. Cztery, cztery rodziny żydowskie mieliśmy. Jeden taki mądry, bogaty Żyd, bardzo go ludzie lubili. I no, drugi miał sklep. W każdym razie oni byli bardzo często pośrednikami też, bo te kosze trzeba było włożyć gdzie indziej bo po całej Polsce. Ja sam umiałem robić. Buty, zwykliny. Bośmy zarabiali dzięki temu. Trzeba było z czego żyć. No, biedy nie brakowało, no bo straszna wojna. Był też epizod, zdaje mi się, w życiu księdarcybskiego przechowania żyda, tak? Czy uratowania y, żyda w rodzinie, tak? O ile dobrze pamiętam. No, było tak, było tak. To trzeba przyznać, że ponieważ ojciec miał te kontakty handlowe, że tak powiem, to jak y, y, Przyszło getto, getto, w Krakowie, to tych wyłapali ludzi wszystkich, Żydów. No, to one początkowo sobie tam coś zatrzymały, te, panie. I on się z nim przechowywał. Pamiętam taki dzień, kiedy ostatni kawałek szmaty wzięły, bo bo to getto było w Krakowie już, w Płaszowie. Później był problem tych, tych Żydów, którzy się chronili. No, biedni ci ludzie, biedni. No. Chroniliśmy też. No gdzie? Na, na Strychu, na sianie spała biedna kobieta, dziewczyna. Od jednego domu do drugiego chodziła, ukrywała się, nawet dwie siostry. Pamiętam taką scenę, jak skończyła się wojna i, i, i rywka, tak ją nazywali rywka, ryfach, hebrajskie imię Rebeka. Każą, że przyszła ojcu podziękować no bo ludzie się narażali, nie? groziła za to śmierć, oświęci, jakby nas złapali, a, a, że tam gdzieś na strychu. Naszianie śpi. W domuśmy nie mieli warunków tyle pokoi, żeby, żeby kogoś przetrzymywać. Rodzina Liczna, jedna iz dwie izby. Cóż to jest? to. No to, to tam się ona ukrywała. Kiedy chciała, to przyszła, kiedy, kiedy chciała, to uciekła. Przyszła bardzo ojcu podziękować, że ją uratował. Jechała do Palestyny Rywka.